Siema, siema, jest taka załoga. Jest Daniel. Hej. Z piesełkiem. Jest Koko, jest Sany. Jest Michał. Michał wraca po latach. Nie wiem, czy będzie chciał, żeby jego twarz pokazywać, więc pokazujemy. Najwyżej będzie trzeba ją zamazać. Witamy z Gursowich. Dwudniowy wypad z jedną noską. Dosyć późno wyruszyliśmy, a tam takie widoczki. O, średnio widać, trudno. No nic, idziemy, nie? Pomału. Ja sobie będę tu nawijał. W górach Sowich jesteśmy. Ten oto harpagan, którego plecy właśnie widzicie, chce tu zostać na 3 dni i 2 noce i walnąć potężną wyrypę z przełęczy woliborskiej, z Kalenicy. Później z niej ponoć zejść i chce pocisnąć na Szczeliniec. 38 klocków, już ładna wyrypa. Ładna, ładna. Ale czy to dojdzie do skutku, zobaczymy. Tak, z tym oto plecakiem. Korzysta chłopina z przepustki w pracy oraz od jego lubej. Także podcieknie z czoła, upał, ale ciśniemy. Ciśniemy i zapraszamy do oglądania tegoż właśnie odcinka z gór Sowich. Pierwsze miejsce odpoczynkowe. Grill obok palenisko i totalny wynalazek, namiot. Ktoś sobie bierze takiego bivy baga na przykład, wchodzi z nim tutaj, jakąś tam osłonkę ma i sobie śpi. Jest wylażana trawa wewnątrz? Jest. Chyba trochę. Tak, to są koło. Gołęzie, pięki, ławeczki. O, jest nawet róż, mi się to podoba. Myślę, że nie jest to do końca legalne miejsce na ogniska, szczególnie w takiej suszy. Pod drzewem jeszcze. Drewno jest. Aha, ja wystrzeliłem z tym rusztem. Nie, nie, ognia nie palimy, wiadomo. Nie, nie, tylko kuchenka, tylko kuchenka. Daniel posiłkował się profilem trasy i mówił, że jest generalnie już na płasko. O, tak. O, na płasko. To jest na płasko. Ale będą widoki. Rekompensata. Nagraj tutaj. Wchodzę. Wpływam na suchego przestwór oceanu. Gdzie jest moim bebzochem? To ja tam nie wejdę. Chwyć lepiej kamerę. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tam na góry stołowe. I jesteśmy na polanie Bielawskiej, cały komplet. Za nami tamo, za mną wiatka. Damy zoomik, zobaczcie sobie, byliśmy właśnie pod nią, odpoczęliśmy chwilę. No i podjęliśmy decyzję, że nie ciskamy na Kalenicę tą drogą 30 minut w górkę, tam pod górkę, tak. Tylko sobie wracamy na tą miejscówę Polana Wigancicka, to się chyba nazywa. Właśnie tam wracamy i tam spędzimy nocleg z racji tego. Jest mniej cywilizowana, nie ma drogi dojazdowej dla samochodów. Była tam kiedyś wiata i to, co wam pokazywaliśmy, to są chyba resztki po wiacie, to zadaszenie. Także spoko, ciskamy tam z powrotem. Widzicie tam tą dolinkę? Tak, tak. Polana Wigancicka i tam właśnie zmierzamy. Tam daleko, daleko w dół. Tam, tam, tam. Dobra, gadajcie, gadajcie, śmiało, śmiało. Nie, bo o takich intymnych rzeczach gadaliśmy, że... Ropo Macicze te sprawy. No i piękny widok. Że ja? Tak, że ty. Michał śpi dzisiaj w norce. Tam już jest pompowanie tak zwanej samopompy, jak sama nazwa wskazuje. A tutaj dwóch chłopaczków w dwóch hamaczkach. Czyli ja i Daniel. Tak wygląda nasze królestwo. Wybraliśmy to miejsce. Tam była właśnie wiatka. Tam była wiatka. Ewidentnie była wiatka. O, wkładanie tutaj tak zwanego zabezpieczenia. Ja dzisiaj nie wziąłem, licząc, że nie wywieje po nerach, ale może wywiać. A takie widoki mamy na poranek. Degustacja cydru. Witam. Leci? Witam. Na ostatnim filmiku z Łotwy, który wleci pewnie za parę dni, a parę dni po tym filmie wleci film z tej wyprawy, testowałem Zelta Cider Premium Quality.
pokażę może z bliska etykietkę. Tak to wygląda. Cyderek przywieziony z Łotwy. 4 takie sztuki sobie przywiozłem. Nie mogłem odmówić sobie tej przyjemności, żeby zabrać tutaj ze sobą mocno, mocno jabłkowo. Coś cudownego, z tego co pamiętam ze smaków Łotwy, to było coś cudownego. Sprawdzamy, jak to w Polsce smakuje. No bez kitu, no jeden z najlepszych cydrów, jakie piłem. Ktoś by mógł powiedzieć, że trochę sokiem jabłkowym zapodaje, takim perfidnym. Może lekką chemią, ale nie jestem aż na tyle dobrym cydrownikiem. Chyba nie tak to się nazywa. Cydroszem? Jak piwosze, to cydrosze? Nie, chyba nie. Miłośnikiem cydrów, żeby aż na tyle to rozpoznawać. Niemniej smakuje mi niesamowicie. Cider review time. Zawsze pozytywne, ale było super. Kurczaki, jak tam się spało, Danielu? No jeszcze trochę śpię, ale naprawdę fajnie. Troszkę wiało. Troszkę wiało, bez tarpa, bez żadnego zabezpieczenia przed wiatrem, ale fajnie. No. I mówisz, że wszedłeś cały w śpiwór po nos? Nic, właśnie w śpiwór nie wchodziłem. Koko mi cały czas śpiwór zabierała, ale nie było źle. Aha. Spoko, spoko. I co? I wyrypa dzisiaj? No nie wiadomo właśnie, ale... Mocny trip. Mocny trip, nie wiadomo. Wszystko stoi pod znakiem zapytania. Mają być burze... O, zobacz. Skład, przebudzenie. Tak, jest przed 8 rano i musimy się zawijać. Ja już hamaczek zwinąłem między tymi tutaj drzewkami od tego do tego po drugiej stronie. Tu jeszcze sobie ramię. Tam spał w nocy Michał. Wyspał się najlepiej i najcieplej mu było. My niestety tarpa nie rozwiesiliśmy i trochę nas tutaj wywiało, jak sami chyba zresztą słyszycie. Wywiewy są mocne. Tam. Prześliczny wschód słońca. No, z 30 razy w ciągu nocy się budziłem i między innymi podziwiałem sobie ten wschód słońca. Jeszcze Michała opinia. Jak tam się, Michale, spało? Było bardzo fajnie. Norka jest zaskakująco ciepła. Nie wieje wiatr. Goretex robi robotę. Elegancko. Spoko, spoko. Dobra, my już z Michałem spakowani. A ten gościu jeszcze sobie tu profesjonalne śniadanko robi. Na kawę. Kawę, tak? W menażce. Ognicha już nie palimy. Ładnie dogaszone. I wyprawa, mikro przygoda, zwał jak zwał, zakończona sukcesem. Worek na psie kupy się przydał, bo jest pełen grzybów. Miała być grzybowa wczoraj, ale nie było siły, żeby ją robić i też chęci. My się żegnamy, zbijamy pionę finalną z tym oto gościem, trzym się. I z tym oto gościem uderzamy w trasę. Do zobaczenia na szlaku. Tara. Chłopaki już poszli. Kuchenka wyłączona. Kawusia zrobiona. No, po krótkim marszu do... No, krótkim, godzinnym marszu dotarłem na Kalenicę. No, jestem w szoku, że tu nikogo nie ma. W ogóle po drodze spotkałem może 2 osoby. Jeden gościu na rowerze. Ale no szok, że tu jest tak mało ludzi, nikogo tu nie ma, ekstra. Myślałem, że niedziela, że tu będzie full ludzi, a ludzi nie ma, więc chyba fajnie.
fajnie, te góry Sowie bardzo mi się podobają. Mało ludzi, klimacikowo, dobra, pokażę to miejsce. O, w tle wieża, znowu gębą. Fajne miejsce na Unicho, solidna wiata. Na pewno dałoby się fajnie wyspać. Chociaż chyba hamaka by się nie rozwiesiło, no ale bez hamaka. Wieża stara jak diabeł, ale metalowa, więc chyba nie ma szans, żeby się zawaliła. Bo Paweł mnie straszył, że 40-letnia. No nie, nie, nie. To jest solidna wieża. Za komuny wybudowana, więc solidna. Pies biega. Dobra, wchodzę na górę tam. Koko zostaje na dole, przypięta do plecaka. Będzie go pilnować. Ja idę na górę. Słaby wyglądają ekstra. Kurczę, mało będzie widać, bo jest dzisiaj mocne mała przejrzystość powietrza. Nie wiem czemu, bo jest słoneczko, ale jakoś tak mało widać. Chociaż byłem już na kilku wieżach widokowych. Na przykład na tamtej w oddali z powietrza bliżej widać Wielką Sowę. Ale wydaje mi się, że tutaj jest jakoś, nie wiem, 100 razy lepiej, jakoś bardziej klimatycznie, nie ma tyle ludzi co na Wielkiej Sowie i tak dalej. Nie wiem, czy ją będzie widać. Mój plecaka, a tu jest widok na wszystkie strony, bo widać i Góry Stołowe. Dobra, tam na dole, co widać? Widać psa, ale widać Góry Stołowe, no teraz to widać tylko mgłę z tego co widzę, no ale widok jest naprawdę kozacki, każdemu kto tu będzie w okolicy polecam. I w ogóle ta kotlina wygląda pięknie, żałuję, że tam dzisiaj nie pójdę. Widzę też jakieś inne wieże widokowe tam w oddali. No, coś tam przerwało, ale jest naprawdę miejsce godne uwagi. Jak widać, niedoceniane, bo bardzo mało uczęszczane, co generalnie jest tylko plusem dla ludzi, którzy nie lubią tłumów. Jest naprawdę pięknie. Dobra. Kończymy nagrywanie. Tu na dole te wszystkie wioseczki. Pięknie to wygląda, naprawdę pięknie. Bielawa, coś tam dalej. Ślęża. O, Ślęża, jak ładnie widać stąd. Piękne miejsce. Rozdroże. Nad Zygmuntówką. Tak to się nazywa. Jakie fajne miejsce, jest taka polanka. No tutaj ten wyciąg trochę psuje klimat, ale jest bardzo ładnie. Tutaj ktoś ułożył taką ławeczkę. Jest miejsce na ognisko. Jakieś kamiuchy. I za tą ławeczką miejsce, żeby się rozbić. To mówię tak temat na następną nockę. Fajne miejsce. W Zygmuntówce jak zawsze fajnie. Nie chciałem tam w środku kręcić, bo dużo ludzi było. No ale miło. Piwko wypiłem i lecę do Ludwikowic Kłodzkich na pociąg. Jakieś 2 godzinki pewnie mi to zajmie. Stąd. Na pociąg do Wrocka, ale tu jest naprawdę, o, proszę zobaczyć. Ładnie, ładnie. Także ciśniemy z kokosem dalej. Nie wiem, czy Paweł to pokaże, ale tak wygląda zupka chińska robiona na dworcu. PKP. Ludwikowice Kłodzkie. Tam góry. Wszędzie dookoła góry. Niby jedno z najpiękniejszych tras kolejowych w Polsce. Czyli Kłodzko główne, Wałbrzych główny przez Ludwikowice. Powoli będę się żegnał. Za 20 minut pociąg do Wałbrzycha. Potem z Wałbrzycha do Wrocka. I dom. W nocy burza, więc w lesie nie ma co szukać. W górach tym bardziej. Na razie, hołk.